Jesteśmy w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Dzisiaj kolejny dzień warsztatów dla dzieci, letnich warsztatów, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Zajrzymy dzisiaj, co dzieci robią na zajęciach plastycznych. Chodźmy. Zosia i Michał, powiedzcie nam, co robicie dzisiaj na zajęciach plastycznych? Na początku robimy takie stworki z wełny. Później pani Sylwia doklei elementy, które trzeba będzie wyciąć. No i będzie albo wystawa, albo będziemy mogli zabrać je do domu. A jak wystawa, to kiedy ta wystawa będzie? Może wystawa będzie... No, chyba będzie na dole, tam... Pani Sylwii... Pracowni, tak? Poza tym myślę, że łatwo je zrobić. A co robiliście w poniedziałek? W poniedziałek robiliśmy rybki z skarpetek. Wypychaliśmy je wadą i dokleiliśmy z kryształków oczy i jakieś inne elementy. Później pani Sylwia dokleiła zwrotek. A Michała, co robiliście wczoraj? Wczoraj robiliśmy dokładnie takie pieski. Robiliśmy i ogonek wycinaliśmy. Wycięliśmy taki długi pasek i robiliśmy z niego taką harmonikę. No i z tyłu przykleiliśmy ogonek, zagięliśmy na buźkę kawałek tej harmonijki. No i wycięliśmy oczy, przykleiliśmy nas oczy i uszy. No i zrobiliśmy łapki i to za nasze potwiny. A dlaczego zdecydowaliście się na udział w takich zajęciach? I czy wam się podobają? Podobają się, dlatego że można się dużo nauczyć. Jest i pokazać jaką ma się umiejętność i dlatego zapisaliśmy się. Ale lubicie takie zajęcia, tak? Plastyczne? Aha, tak, lubię. Aha, no to super. No to gratuluję, bardzo ładne wasze stworki wyszły. Co, pewnie w następnych zajęciach coś nowego będziecie robić, tak? Już wiecie co? Czy jeszcze nie? Nie, bo to... Niespodzianka, tak? Niespodzianka. Okay. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Elia i Maja, powiedzcie nam, co wy dzisiaj robicie na zajęciach? Dzisiaj zaczynamy z takiej gąbki. Różne dodatki do naszego stworka. Do tych puszki robiliśmy wczoraj na zajęciach. A trudne było zrobienie takiego puszku i takiego stworka? Trudno się wycina z takiego materiału, czy łatwo? Dość łatwo. Tylko, że było trochę problemów dla niektórych, żeby zrobić ten puszek, bo nie można było zaplątać nitek. Nie można było za lekko i za grubo zrobić. Czyli trzeba było tak według wskazówek instruktorów, czyli pani Sylwii, tak? Jak zrobić takiego puszka. Dobrze, a powiedzcie mi, co robiłyście wczoraj na zajęciach? Wczoraj kończyliśmy z które robiliśmy z kartki papieru i wykładaliśmy harmonijkę. I co z tej harmonijki wam wyszło? Jamnika. A w poniedziałek? W poniedziałek robiliśmy ryby ze skarpet i zaczynaliśmy z jamniki. Ryby to jest wyglądające połowę. Wypełnione i potem, żeby powstał ogon, musieliśmy przywiązać górkę. Nie mogliśmy całej skarpety wełną ogonić, tylko do połowy, tam gdzie pani, do tej pięty. Pani tak kazała. Dobrze, a powiedzcie mi, oprócz zajęć plastycznych, to jeszcze jakie zajęcia was w ciągu dnia czekają? Na jakie zajęcia jeszcze chodzicie? Jeszcze idziemy do kina. Musimy poczekać. A później coś jeszcze robicie? Nie. Okej, dobrze, to dziękuję wam bardzo.